Pani w modzie jako kreatywnej. Dzisiaj będzie vlog wielkanocny. Taki krótki vlog, bo wiecie, ostatnio mówiłam, że jestem bardzo, bardzo zajęta teraz pisaniem pracy dyplomowej. No i ogólnie są święta, trzeba spędzić czas z rodziną, trzeba poświęcić ten czas na inne rzeczy. No i dlatego pokazuję Wam tutaj przebitkę z moich przygotowań do świąt. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko tam wygląda u mnie w domu. Jeszcze dla niektórych moich widzów, którzy byli ciekawi, nagram też dodatkową przebitkę na temat bieżącego stanu i tego, jak w zasadzie to się stało, że ten dom udało mi się zdobyć, jak go zbudowałam, bo były takie pytania. Oprócz tego nie robiłam za dużo w te święta, bo po prostu praca dyplomowa mnie tak zaabsorbowała, że inne osoby z mojej rodziny zobowiązały się przejąć tę pracę. Także zapraszam już na przebitkę vlogową, a na samym końcu zaproszę Was jeszcze na krótkie stylóweczki wielkanocne, co będę nosić w te święta, takie propozycje wesołych, kolorowych i takich właśnie stylówek w kolorach wielkanocnych, które mnie się bardzo kojarzą z wiosną, z taką świeżością i właśnie z Wielkanocą. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Kochani, kręcę dzisiaj przebitki. Jest dzisiaj czwartek, Wielki Czwartek. Trochę Wam tu nagram z domu, bo dzisiaj posprzątałam, umyłam okna i wiecie co, ma być pogorszenie pogody, ma padać, więc już może być niezbyt fajnie. Pokażę Wam tylko tak krótko. Tutaj mam jakieś już kwiatki, widzicie tam takie wiosenne, bo wcześniej były tam takie liście zimowe. No, oczywiście tu jest jeszcze nieposprzątane tak finalnie, bo widzicie, o, prasowanie rozłożone, mop, ale o, widać jeszcze drabinę, bo z zewnątrz myłam okno, nie chciało mi się go otwierać, bo to jest tutaj skomplikowane, wszystko trzeba zdejmować, więc z zewnątrz, tam też z zewnątrz umyte, ale w środku jeszcze nie. No i tak po troszku to wszystko, słuchajcie, robię, bo nie da się wszystkiego zwariować i wszystkiego naraz. Ale powiem Wam, że dzięki tej myjce Kärcher do okien to mega szybko mi to poszło. Pół godziny ogarnęłam wszystkie okna w domu, a mam trochę tych okien, bo jest raz, widzicie jakie czyściutkie, super jest ta myjka. Raz, dwa jest od sypialni, trzy balkonowe, cztery, pięć, sześć, siedem i na górze jest jedno okno i jedno dachowe, czyli jest 9 okien, więc sporo. I to są spore okna, ale na szczęście takie łatwe do mycia, bo jednolite szyby są. No i z zewnątrz już są umyte, w środku jeszcze dwa okna mam niewymyte i na górze okno też jest jeszcze nieruszone. Ale nie robię wszystkiego naraz, tak jak mówię. No i widzicie tutaj wielkie porządki. Będę jeszcze dosadzać bratki. Tutaj piorę różne takie elementy, koce, pościele, no ale sobie już tutaj rozłożyłam, bo jest taka piękna pogoda, że szkoda naprawdę tracić dnia. Widzicie, tu się nawet pościel jeszcze suszy, bo najszybciej w ten sposób wyschnie. Ale zaraz ją przewieszam na linkę, która jest jeszcze tam za domem. No i jest już tak pięknie, zobaczcie, słonecznie. Białe poduszki. Białe poduszki, które kupiłam na tej wyprawie do Skawiny w Joyu w Wieliczce za piątkę. Bardzo fajne są, takie lniane, duże. I tu ostatnio kupiłam, już nie będę Wam potem pokazywać, taką bardzo fajną poduszkę jakościową z tyłu z lnem. Też w lumpeksie za jakieś grosze. Bardzo, bardzo mi się podoba ten wzór. I w ogóle takie tutaj graficzne, geometryczne wzory, jak widzicie, mam właśnie na tarasie. Ten dywan lniany też jest taki, w taki nowoczesny wzór i ta wykonana przeze mnie pufka z zeszłego roku, z opony. Jak ktoś nie widział, to można sobie zajrzeć na filmik, jak zrobić taką pufę. Tutaj są takie plecione jakby warkocze ze starych podkoszulków, które robiłam. Ponad 30 metrów tego. No i ma fajne kółeczka. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak to zrobić, to tutaj są, widać, że są niebieskie kółeczka, chociaż może tak dobrze tego nie widać, bo światło jest bardzo mocne. Zobaczcie także, jak pięknie kwitnie migdałowiec. Jeszcze się nie rozwinęły te kwiatki w pełni, ale jest kwestia jednego, dwóch dni. Będą takie przepiękne, obsypane różowym kwieciem te drzewka. Także jest tutaj urokliwie. Dzisiaj też myliśmy Kärcherem daszek.
Mamy nowe lampki na tarasie, zobaczcie, bo lampa się niestety spaliła, bo miała takie niewymienne żarówki i no niestety cztery się spaliły, trzeba było to wyrzucić. To jest taka typowa girlanda na LEDy. No i tak, kochani, tyle to, jak chodzi o porządki. Tu jeszcze będę przesadzać też dzisiaj kwiatki przy okazji tych bratków, bo trzeba im wymienić ziemię po zimie. I po prostu jest sielanka. Zobaczcie, już tutaj wierzba, przybliżę to trochę. Wierzba puściła listki, pięknie to wygląda, tak wiosennie. No i tych zawilców tam jest całe mnóstwo. Podejdę tam bliżej, to wam pokażę. Znowu drugi migdałowiec po drugiej stronie tarasu. Ten też już ma pączki, także jeszcze chwilka i będzie to wszystko kwitło. Pokażę wam te zawilce, bo są przecudowne. Zobaczcie, tutaj jest całe mrowie tego kwiecia. Tu mamy taki lasek, który jest częścią działki. I w tym lasku zawsze jest po prostu, nie wiem jak się nazywają te kwiatki, ale zobaczcie. Cały las zawilców, całe poszycie jest z tych kwiatów. To przecudownie wygląda. No i to jest krótkotrwały kwiat. Dopóki tylko nie wyjdą liście, te zawilce będą tu rosły. Później to wszystko już opadnie i zacznie się prawdziwa zieleń już. Tu też zobaczcie, na tej mojej takiej grządce z rododendronami też jest całe mnóstwo kwiatków i te żółte też są prześliczne. O, jest naprawdę sielankowo. Tutaj pokażę wam od razu, co jest za domem, bo nie pamiętam, czy pokazywałam. To jest góra w Biskupicach, tam jest kościół, dom starców Caritasu. Właściwie chyba to jest hospicjum. Jest szkoła, przedszkole, strażnica. Tam jest stary dwór z tyłu, którego niestety nie widać. I stary klasztor. No i taki mam widok i to jest widok z okien, z kuchni i z łazienki. Tam jest ogromny dąb, który ma ponad 300 lat. Jest to oczywiście zabytek przyrody. Patrzcie, jaki jest wielki. On rośnie tam pod szkołą. No to jest naprawdę, naprawdę ogromne, stare drzewo. Największe w okolicy. Tak to wygląda. Kochani, witajcie. Jest dzisiaj sobota wielkanocna. No i jutro będzie ten vlog. Wszystko już u mnie gotowe na święta, ale wiecie co, nie robiłam tu jakichś specjalnych przygotowań, bo jestem teraz taka, jak już mówiłam, bardzo zajęta. Tu jedynie takie małe dekoracje wielkanocne. O, za mną zobaczcie, drzewko z jajkami, z pisankami, jakieś światełka, żeby było trochę weselej. No i w zasadzie tak naprawdę tutaj jedyna dekoracja taka większa to jest parapet, który jest taki właśnie odświętny, są na nim jakieś jajeczka, kwiatki, króliczki, tego typu rzeczy. Moi drodzy, tu się śniadanie przygotowuje. Miałam powiedzieć coś na temat mojego domu, bo niektórzy widzowie mnie pytali, co to za dom, skąd się wziął, kiedy został zbudowany. No i moi drodzy, ten dom ma około 15-16 lat. Tą działkę kupiłam do spółki z rodzicami moimi. Był to jakby prezent od mojej cioci z Anglii, już teraz świętej pamięci. No niestety zmarła właśnie teraz przed świętami Bożego Narodzenia w wieku lat 99. Niesamowicie żywotna kobieta, w ogóle wspaniała osoba. Także jestem bardzo wdzięczna za to, co po prostu od niej otrzymałam. No i dzięki niej mam ten dom. Także dostałam tą działkę. W zasadzie kupiłam ją z własnego wyboru, ale jakby sfinansowana została właśnie dzięki tej cioci. I kochani, dom zbudowałam. Był to gotowy projekt. Projekt taki, wiecie, jak się to mówi, już do wejścia, że jest wykończone wszystko w cenie. No oczywiście mogłam wybierać swoje materiały. Niektóre tutaj rzeczy, które chciałam mieć specjalne, sobie dopłacałam, żeby mieć na przykład drewnianą podłogę i takie różne elementy. Mogłam sobie wybrać kilka wariantów, mogłam trochę zmienić projekt i troszkę też jest zmieniony tam, gdzie teraz widzicie, gdzie mam studio.
To w zasadzie miał być strych, takie gospodarcze pomieszczenie, no ale zdecydowałam się przerobić je na mały pokój, bo przestrzeni nigdy za wiele w domu. No i zabudowałam sobie też schody, które miały być ażurowe i tam mam pralkę i takie pomieszczenie gospodarcze, mikro, ale po prostu wszystko to jakby zostało zrobione przez firmę, natomiast już jakieś tam takie szczegóły malowania, wystroju wnętrz i całe umeblowanie, no to oczywiście już robiłam we własnym zakresie. Wymyślałam tutaj wszystko sobie według własnego gustu i już jakiś czas przed zakupem tego domu, przed budową tego domu po prostu zbierałam te rzeczy, gromadziłam jakieś tam bibeloty, żeby później móc je wykorzystać po prostu w nowym domu. No i zawsze to było moje marzenie, żeby mieć taki drewniany dom poza miastem z ogrodem, to jakby można powiedzieć od dzieciństwa pielęgnowane marzenie, no i spełniło się. Coś w życiu przecież musi się nam udać, prawda? Także myślę, że jest to taki mój mały sukces, ten dom. No jestem z niego bardzo zadowolona. Oczywiście jak każdy dom jednorodzinny ma swoje wady, trzeba go utrzymywać, trzeba ciągle coś tu robić, pracować na tej działce i wiadomo, to jest cena tego, że się ma powiedzmy jakąś tam swoją wolność, swój wybieg w cudzysłowie. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam teraz Was na stylówki świąteczne i do zobaczenia niedługo. Mam nadzieję, że kochani, ten program się Wam podobał i że umilił Wam troszeczkę święta na tę krótką chwilkę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie jeszcze na pozostałość świąt. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności, wszystkiego co najlepsze, żeby wiosna pomogła nam rozkwitnąć i żeby ten czas z rodziną był dla Was owocny, fajny, relaksujący jak najbardziej. Kochani, do zobaczenia w następnych programach już za około 4-5 dni. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz i życzę wszystkiego dobrego.